Ile zarabia Mateusz Morawiecki? Jest jednym z najbogatszych polityków w Polsce. Posiada spory majątek i mało kto może mu dorównać. Każdy z nas chciałby tyle zarabiać. Ile zarabia Mateusz Morawiecki? To pytanie zadaje sobie wielu z nas, wszak premier jest jednym z najbogatszych polityków i osób w naszym państwie. Posiada naprawdę duży majątek i ma się czym pochwalić. Dużo musiał pracować, żeby się dorobić tylu pieniędzy, a droga do tego na pewno nie była łatwa. Ile zarabia Mateusz Morawiecki? Obecny prezes Rady Ministrów pełnił kilka intratnych funkcji. Oprócz tego, że od wielu lat jest politykiem, pełnił również funkcję prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK w latach 2007–2015, wiceprezesa Rady Ministrów między 2015–2017, ministra rozwoju od 2015–2016, a następnie minister rozwoju i finansów w latach 2016–2018. Obecnie jest prezesem Rady Ministrów. Za te wszystkie funkcje Morawiecki dostawał całkiem pokaźne wynagrodzenie. W oświadczeniu majątkowym naprawdę jest się czym pochwalić. Z dokumentu na rok 2017 wynika, że na koncie posiada około 6 milionów złotych. Oprócz tego posiada dwa domy, mieszkania i mniejsze zabudowania, które są wyposażone. Ile więc zarabia premier? Za to stanowisko Morawiecki zgarnia 17 tysięcy złotych. Miesięcznie. Jedni mówią, że to dużo, drudzy, że mało, trzeba jednak przyznać, że jest to jedna z mniejszych pensji, ponieważ NP. Angela Merkel, pełniąc funkcję kanclerza, zarabia ponad 110 tysięcy złotych, a Donald Tusk na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej zarabia ponad 136 tysięcy. Złotych. To o wiele więcej niż nasz premier. Można się zastanawiać, skąd taki majątek u naszego premiera. Rocznie zarabia teraz 204 tysiące złotych. Dorobił się jednak o wiele wcześniej, pełniąc wcześniejsze funkcje. W latach 2004–2014, kiedy był prezesem WBK, zarobił około 29 milionów złotych. W najlepszych latach zarabiał ponad 300 tysięcy miesięcznie. Oczywiście część zainwestował. Premier posiadał jeszcze akcje banku BZWBK opiewające na kwotę 5 milionów złotych. Presja społeczeństwa i opozycji spowodowała, że sprzedał je, gdyż według niektórych zarządzał finansami i miał w jednym z nich akcje, co było konfliktem interesów. Wielu Polaków chciałoby posiadać tyle pieniędzy na koncie i zarabiać 17 tysięcy złotych miesięcznie. Politycy zarabiają naprawdę krocie. Część naszego społeczeństwa sądzi, że jest to przesada i premier powinien zarabiać mniej niż 10 tysięcy. Wtedy zostawałoby więcej pieniędzy w budżecie na ewentualne inne wydatki.